zastępcze, tak jak mówimy, że te święta kolejne pogańskie zastępują tamte pogańskie, to niech nie ksiądz, niech nie gada, że to nie są pogańskie. To choinka z XVI wieku. Ja mówię, no tak, choinka z XVI wieku, to gdzie chryba, że baba. To gdzie Chrystus, a gdzie XVI wiek? Ksiądz mówi, że święta nie są pogańskie. No to ośmiesza siebie. Ośmiesza siebie. I teraz tutaj sędzia się pyta, czy on zostawił testament. No to więc ja mówię, że napisał w moim własnym notesie. Nigdy mi nie pisał w moim własnym, co trzeba dopisać. Nie pisał, nigdy nie grzebał. Otworzył mój notes, wziął długopis, otworzył go na oścież, tam gdzie ty siedzisz. Zostawił mi napisane: módl się szybko do Matki Boskiej Ostrogromskiej, bo mnie pogotowie wywozi i pogotowie widziało to. Przecież jakby wezwali dwóch świadków, no to chyba by... Ale to nie jest taki sensu stricto, jak to mówią testament, ale wiesz, to tak samo jak ja nie jestem literalną rodziną, ale mogę być jak rodzina, tak samo to nie jest testament, a to może być jak testament, także widzisz, to są elementy zastępcze. Nie martw się, jestem bardzo przebiegła i chytra dla dobra sprawy, bo jestem po prostu nad wyraz logiczna, bo ludzie są dosłowni, często też nie są artystami. Widzę, że artystka to po prostu buja w obłokach i ona z niczego zrobi coś. Nawet znajdzie śmieć na ulicy i zrobi z tego bajkę, no bo to trzeba umieć. A ktoś taki: o Jezu, to nic nie kosztuje, no to wyrzucę to dalej, kopnę. A jak ktoś coś znajdzie na ulicy, no ja nie wiem, co się tam słyszała pod drzwiami, co ten sąd tam mówił. Coś ty tam posłuchiwała. Mówili, że na kolanach klęczałaś pod drzwiami, tam posłuchiwałaś. Co tam ten sąd mówił? No to ja powiedziałam, wiesz, że o śmietnikach to kilka razy to mówiłam, że chodził, wygrzebywał resztki ze śmietników, jadł to i po prostu ja mówię, że ja jestem jak rodzina, czy ja jestem rodziną, czy dlaczego ja w ogóle, wiesz, jak rodzina, i to podkreśliłam kilka razy, i żeby nie ja, on po prostu powiedział, że żeby nie ja, to on by umarł ze śmiechu. O Jezus, z głodu. To ja już teraz tutaj, ale wiadomo o co chodzi, że umarłby z głodu. No, nikogo nie było, ani tej, przecież pojedyncza wzywali. Widziałaś, pojedyncza wzywali. Ale najlepsze to było, słuchajcie, jeszcze brakowało mi muzyki. To przyrzeczenie takie, ja mówię, że pytają się na Marszałkowskiej. I właściwie to też ja jako świadek, jak telefon na lotnisku mnie ukradli, ja myślę, co za cholera, co za świadek, co za... o co chodzi? I było, czy karany, nie, czy karana, nie, ja mówię, no nie, ale nie było tak uroczyście, jak teraz na Marszałkowskiej nie było tak uroczyście, jak ci powiedziałam, że jak jesteśmy gdzieś na zadupiu, to będzie większe uświęcenie, wiesz, spraw niż na Marszałkowskiej. Chociaż na Marszałkowskiej widziałam, sędzina szła, to szła jakby pod eskortą, a jeszcze faceta prowadzili w kajdankach. Ja mówię, o Jezu, Matka Boska się teraz wyszła. Nie, kobieta, ta kobieta, ta co się działa? Ona się pytała, czy państwo za mieszkanie płacicie? Nic się więcej nie pytała, ja mówię, tak. No wiesz, no Gomułka Wiesław zawsze mówił, że on wszystko opłaca i oni tylko są jako pasożyty, no i tych Żydów wywali z Polski. A ja mówię tak, oczywiście, że tak. Jak masz naszą miarę, to że my mamy ten zasiłek, nawet chyba by tak się powiedziało, i to, to, i to, to, i to, tam. W miarę może tak, więcej ani jednego pytania. I jeszcze coś tam i bardzo dziękuję. I proszę do tej na maszynie stenopisała, proszę oddać dowód. Ja mówię, o Jezu, tak jeszcze, ja to kabaretowo, o Jezu, tak jeszcze bez dowodu wyjdę. No i tak jest, bo założyłam kapeczkę i poszłam. Te perukę przylepiłam do fioletowe włosy i poszłam. No, także wiesz, no, te dwie rzeczy trzeba tylko dodać, te bolce, te druty i ta niepełnosprawność, żeby... ale oni te sprawy mają, proszę ciebie, w połączeniu na pewno, bo słuchaj, jeszcze jest tak,
że to plotkarstwo trzeba wykorzystać tej wiceprezesowej spółdzielnicy. Bo Janek Witek mówił tak, słuchaj, to co opieka społeczna, to to samo, co jest i cała spółdzielnia Sław. To są tacy plotkarze, że jak ty tutaj coś piszesz, to ona będzie wiedziała w spółdzielni Sław. Kablują, ale po prostu jakoś tak głupio to robią, bo pewne rzeczy, jakby chciałaby być tą Żydówką rasową, jak to Mareczek mówił 3 dni temu, że Rodowicz, że ona jest rasowa. Ja mówię, słuchaj, jak na starą kwokę, to ona ma bardzo ładnie śpiewa te pieśni. Bardzo ładnie śpiewa. Ona mi od dziecka się podobała. Ja miałam słomiankę na ścianie i Rodowicz w kapelusikach i Sipińską. Rodowicz, a wiesz co jeszcze o to się pytał? Są? Się pytał, ale jakieś takie głupie te pytania, nie wiem po co. Takie, czy ja mam, jestem spokrewniona ze spółdzielnią Sław. Bzdura, bzdura, czy ja mam spokrewnione, jestem coś wspólnego, czy... Tak, ja się zamyśliłam. I z Urzędem Państwa też, ze skarbem. Ja mówię, nie, no bo gdzie to, że jako kumoterka czy coś, ja z nikim nie, a jeszcze jak powiedziałam, że jestem świadkiem Jehowy, to no, Janek Witek dobrze o tym wiedział, mimo wszystko napisał, żeby się modlić do Matki Boskiej Ostrobramskiej, czyli że z tego wynikało, że on naprawdę wiedział, że umiera. Ja nie wiem, jakie to jest uczucie, ale no pies to wie, a człowiek nie wie, bo człowieka można oszukać, jeszcze można zwierzę dźwiękiem oszukać, a człowieka czym innym można oszukać? No nie jesteśmy, w ogóle my wszyscy żadni doskonałe istoty. No więc powiedziałam to, bardzo ładnie to wszystko wyszło. Nie, dobrze, ona mi się nie podobała, w sensie wyglądu, że taka była jakby nieprzejednana. No musi, a sąd bardzo fajny, bo do niego przychodzi taki bardzo podobny facet, ja nawet myślałam, że to jest jakby on, przychodzi do WW taki w okularach i on często rozmawiał ze mną na wernisażu, kiedyś, ale ponieważ widać, że on jest samotnikiem, to ja do niego nawet nie podchodzę i on przychodzi do WW i tam korzysta z internetu, korzysta, ja myślę, czy on studiuje, czy co, może 10 studia, któreś tam i ciągle tam w tym mówi, ja mówię, to jest normalny, taki ani stary, ani młody, ale z brzuszkiem, no taki jak ten sędzia i tak mi się on podoba, że jak znam, no to mamy chody, mówię, no to mamy chody. Są tacy ludzie, którzy przychodzą na wernisaże jakby inkognito, nie chcą rozmawiać. Dla prestiżu i wizerunku polskiego państwa, bo jak ktoś chce... To czyli, że co? Czyli, że toaleta w złym stanie była. No to właśnie byłby to scenariusz, który na naszych oczach jest odkrywany i realizowany. Panie Marszałku, Ryszard Petru mówi, zablokujemy posiedzenie Sejmu dzisiaj, także zbiera się klub Platformy Obywatelskiej, by podsumować dotychczasowy przebieg protestu na sali obrad Sejmu i omówić scenariusze na przyszłość. Natomiast lider PSL-u mówi, proponujemy, żeby kolejne posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia uchwały, na podstawie której Sejm jeszcze raz uznano, by uchwalenie budżetu na sali kolumnowej. A czy to będzie jakieś takie coś ostateczne? No będzie stwierdzenie, no tak, no kto dziedziczy, no bo... Ale już po dzisiejszym? Będą ludzie, którzy muszą dojść do Platformy Obywatelskiej i pana PMU i za zacietrzewienie, za ten plenik. No i wtedy trzeba... Trzeba to podkreślać, tutaj są wyczerpane znamiona przestępstwa, to dążenie do obalenia demokratycznej władzy. Właśnie tak samo, co prowadzimy do wymienia wobec tych państw, szczególnie państw, żeby przypomnieć tutaj to, co wydarzyło się w
Czyli, że... No. Czyli, że to od nas na czasie gramy, prawda? Od nas zależy. Na zwłokę. Z tymi wyciągniętymi komórkami biegali po korytarzach sejmowych, naruszając integralność cielesną osób chronionych, najważniejszych państwie, pani premier, ministrów, również pana prezesa Kaczyńskiego, te zapowiedzi, że uniemożliwi się poruszanie później po sejmie panu premierowi Kaczyńskiemu. No i w końcu to, o czym opinia publiczna wie od wczoraj, dzięki nagraniom kamer sejmowych, jak... Czyli, że to nie będzie w tym sądzie, tylko na zapisy. No. Pani, panu posłów, którzy opuścili salę plenarną wskutek tej awantury, jak grzebano w tych dokumentach, fotografowano te dokumenty. I coś tu powiedzieć, no, dla mnie największym, zaskoczeniem jest... No wiesz, ja ci coś powiem, dobre mi sobie. Jak Mareczek poszedł do ratusza i tam załatwiał już to mieszkanie socjalne, myśmy w międzyczasie może na tą prawniczkę na Gałczyńskiego przybył wściekły, bo on jej mówi, że on jest z ratusza i ona mówi, nie, proszę tutaj z tego jednego punktu, z jednego powodu, normalnie przydzielą wam mieszkanie socjalne. No. No nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co działoby się, gdyby to któryś z posłów Prawa i Sprawiedliwości dopuścił się tak haniebnej. No ale słuchaj, jeżeli robią łaskę, że dają ludziom mieszkanie socjalne, łaskę robią, no to to jest też nie tak. Musimy z tego wyciągać wnioski i nie dać sobie też... No ale jakie ty miałeś uprawnienia osoby niepełnosprawnej w toalecie, bo tam czegoś nie było? To oni zlekceważyli ciebie jako osobę niepełnosprawną, nie wyposażając łazienki w to, co trzeba. Sławka będzie się wykupiała i będzie nagrywała jakieś niezbyt gramowne wierszyki czy piosenki. No to taki swoistego rodzaju fajny pan. To, co się dzieje, jest ciosem w serce polskiej demokracji. Jest ciosem w serce wizerunku państwa polskiego. Jest ciosem w serce prestiżu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Trzeba mieć tego świadomość. Trzeba mieć tej świadomości jednego. Chcę być to bardzo wyraźnie. Państwo polskie działa. Rząd polski działa. Większość parlamentarna jest. I niech nie myśli sobie pan Petru. Niech nie myśli sobie pan Schetyna. O tych, no, pożal się Boże, wykupiających się posłach, czy wystawiających sobie świadectwo tymi wszystkimi wierszykami, nawet nie chcę wspominać piosneczkami. Muszą mieć świadomość jednego. Odpowiedzialności przed państwem polskim. To nie jest walka PiSu z Platformą Obywatelską. To nie jest walka Prawa i Sprawiedliwości z Nowoczesną. Ale co zrobiłeś? To jest walka o prestiż i wizerunek państwa polskiego. To jest walka o to, czy państwo polskie będzie państwem poważnym i ważnym, czy będzie państwem szarganym przez nieodpowiedzialne osoby. I my z tej walki nie ustąpimy. My nie cofniemy się ani o krok w walce o prestiż Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. I muszą mieć świadomość tego ci, którzy... Tak jak powiedziałem, być może... No bo nie było ciebie przy tej szatni, ja mówię, ty masz swoje ścieżki i żeśmy tam poszły, ale no wiadomo o tym... Nie dają się wykorzystywać tym, którzy ten scenariusz rozpisali, może został on rozpisany. No. Bardzo poważny interes, że po raz pierwszy w 89 roku władza, która doszła dzięki obywatelom, dzięki Polakom, również dzięki słuchaczom... Lodziarką jestem, chciałam lodami poczęstować sąd. Ale oni są kawą, nie chcieli tych lodów. Że nie będzie tak jak dotychczas, że ich kosztem po ich plecach, po ich portfelach... Że oni lekceważą albo nie są świadomi praw osób niepełnosprawnych. No to proszę zobaczyć, co się dzieje. Proszę zobaczyć, do czego się... Jeżeli żeście zbudowali sąd ekstra, bo tutaj nie wiem, czy ty wiesz, że ten Dom Kultury na Podskarbińskiej 2 jest najnowocześniejszym domem kultury w Europie, budynkiem jako takim. Że tam na dole, jak zejdziesz, grają, jest miejsce na grę szachy. I tam jest też galeria, tam bardzo dużo było wernisaży i zawsze tutaj pani Basiak, no i teraz ona z dziadówki zrobiła się panią. Bardzo fajne są te wernisaże i takie nawet dość bogate, w sensie takim, że zawsze te cukiereczki czekoladowe, zawsze ciastko, wino, dużo wina i tak wesoło jest.
Nawet proszę ciebie, ten Wiesław Szydłowicz tam na dole, gdzie te szachy grają, się zbłaźnił. No ale wiesz, no, to jednak ta mentalność zdradza tych moherowych dziadów, że on te cukiereczki jeszcze przed wernisażem, ja tu czekoladowe cukiereczki podjadał. A ja tak, ja mówię, nic nie mówię, ale ten dziad, co tam współorganizatorem, jakimś tam kuzynem tej malarki pewnie, bo to rodzinne, zaraz opieprzył tego, mówi, no co? Co do tego Wiesława? Składaj Szydłowicza, że ten Szydłowicz to jakby na takiego lumpa wyglądał, skoro on je cukierki w oczy podkrada, a ten to widział i spadaj do niego, żeby nie wyjadał tych cukierków. A ja mówię, no rzeczywiście wielka kultura, bo Szydłowicz to jeszcze jak w sklepie w tej Biedronce na Wschodnim, to przy mnie ze dwa cukierki, to ten ochroniarz mój facet mówi, i co, zapłacimy za ten, a ja już od razu wiem, o co chodzi. Ale myślę sobie tak, jaki ty jesteś głupi, stary i głupi, po co ci te cukiereczki dwa? No to jest nienormalne. No. Widzisz, tu jest sklep, że ty widzisz, jak tak każdy by przyszedł po cztery cukierki, to są strasznie drogie te czekoladowe cukierki. To Polak by bardzo dużo pieniędzy stracił. Polska jest biedna, nie ma mieszkań socjalnych, nie ma nic, cukiereczki też są drogie. A na wernisażu, jak się poświęcili, no to cukiereczki są do rozdania. No, a więc mniejsza, czy się zaczęło, czy się nie zaczęło, jak ktoś cukiereczka wziął, to moim zdaniem nie powinien dziadyga, nie powinien dziadyga krzyczeć na Wiesława Szydłowicza, a z drugiej strony Wiesław Szydłowicz nie powinien tych cukiereczków brać, żeby uświadomić, że nie jest dzieckiem. To co ja tobie tłumaczę. A oni tylko te ciasteczka, cukiereczki. O jest. No, tak.